Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony chyba to autor Resident Evil. Poza odcinkiem trochę pochodziłem sobie w tamtym domu. Już tam Baker, stary Baker nie chodzi, więc zajrzałem tu i ówdzie. No i zdobyłem części naprawcze do tego pistoletu. I moment go naprawiłem. Także mamy M19. Już trochę mi się wydaje, że wygląda jak Colt. I dobra, nie przedłużając, sprujemy dalej. Chyba tędy mogę przebiec. To jest jedyna droga. Szukałem tu i ówdzie i to wydaje się jedyna droga jaka jest. Więc biegniemy. Zbliżaj, ała, 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 biją, 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 na ratunku! Spieprzajcie! Kurde. Co to miało być? Tu? Halo? Jest kto? No nie wiadomo. Szukajmy jeszcze przedmiotów, one są dość... nieźle ukryte. Paliwo stałe. Okej, okay. Do czego to służy? Łatwopalny materiał nie można użyć go w bieżącej postaci. Aha. Przydałby się wytrych. Może w zlewie coś jest? Nic. Szafki? No właśnie, wytrych. Chemikalia. Aha, okej. Zawsze jakiś sposób, nie? O, szlak. Sio. Co jest z nimi nie tak? Ej, bo jeszcze one mnie tutaj dowalą. Zróbmy może tak, mamy trochę amunicji. Okej, czy to wszystko? To wszystko. Inna chemikalia, chemikalia. Trochę amunicji straciłem, ale... żyje się raz, fuck! Spieprzać. Się wystraszyłem pieprzonych komarów i ja pierdzielę. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Spieprzaj, nie lubię was. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Jak to nie mam miejsca? No nie mam. O kurde. Ale z naszym zdrowiem nie jest najlepiej, więc... otwórzmy może najpierw to. W środku mamy wytrych, tak. Mając wytrych, możemy otworzyć to. Apteczka. W sumie na jedno wyszło. Mamy trochę więcej amunicji i zwolniły się dwa miejsca. Weźmy te psychostymulanty. Teraz gdzie ja powinienem iść? Może mogę przejść tak szybko? Mogę, dobra. Co tu jest? Oprócz ciebie. Ciebie nie lubię was w ogóle. Okej, okay, co to jest? Dysza palnika. Dobra. Czy nam mi się podobać ten pomysł? Mamy w dalszym ciągu ziele. A mam prawie cały zawalony ekwipunek, więc... więc może potem tu się przejdę.
Wrócę się później. Po tą roślinkę. Okay, mamy samą dyszę palnika. No nie, no serio. Spieprzać, spieprzać, spieprzać. Co jest kurwa z wami nie tak? I co, one będą teraz tak tutaj kampiły? Serio? Spierdzielać. Chyba muszę przebiec. Dobra. Nie wiem, czy coś tutaj było. To chyba tak. Było, dobra. Uprzony. Double kill, motherfucker. Coś mnie się tu świeciło. Mapa starego domu. Pięknie. A, węzeł chłodny, piwnica, salon. To jest galeria? Okej, no to galeria. Czym ty jesteś? Jesteś paliwem do palnika. Świetnie, nie ma miejsca. Okej, mam nadzieję, że nigdzie ta cała Margarit nie wybiegnie. Nic tu nie było? No nic. Niestety nic. Okej, poznaję to miejsce. Tutaj uciekaliśmy Mią. Mią, Mią. Żyli papą. Staram się przeszukiwać całe te miejsca. Jesteś? Nie wiem. Tutaj naprawdę jest wszystko poukrywane. Apteczka. Chemikalia, ale znowu nie mam tych miejsca. No nie, na uchwyt palnika też nie mam miejsca. Zobaczę, czy to jest plecak. Tak, to jest plecak. Wybawienie. Mam więcej miejsca. To mnie wybawiło. Nienawidzę babry. Znaczy, w sumie nie mam nic do nich, ale jak tak się kołyszą i tak dalej, to strasznie rozprasza. Więc wolałbym, no żeby tak nie robiły, po prostu dlatego je niszczę. A, czy jest coś tutaj jeszcze ciekawego? Dobra, nie ma. Poszperajmy sobie trochę. Psychostymulanty zostawię w spokoju. Silne chemikalia te również. I mam dwa razy silne chemikalia. Okej. Okay. Paliwo do palnika teraz się przyda. Tam było kolejne. Paliwo stałe. Nie wiem, co to jest dokładnie. Zapiszmy. Zapisu nigdy dość. Okej. Okay. Skoro mamy więcej miejsca, to możemy podnieść to. Tutaj chemikalia. Jeszcze gdzieś roślinka była? Derp. Tutaj nie. A, po drugiej stronie chyba tam mi została. Mogę to rozwalić? Nie mogę. Dobra, to chyba wszystko. No, przepraszam. A, dobra, gdzie teraz ja mogę to wytworzyć? Chyba można to z czymś połączyć. No mogę w sumie. Pyk. To wszystko. Mamy palnik. Już zarąbiście. Smuchozordy na mnie straszne.
Mamy jeszcze więcej paliwa. O, dobra, cofnijmy się po tamtą roślinkę. Okej. Tu jest ich gniazdo całe. Mogę je zniszczyć w ogóle? No gincie! Ha! Boże, to aż tak dużo zżera tego paliwa. Ja pieprzę. No nie mam tego, korbki, żeby to wziąć, ale ja chcę wrócić po moją roślinkę. Ja pierdzielę, ile to żre tego paliwa. Spieczy. Dobra, mamy kolejne ziółko, od razu sobie połączmy je. Bowiem im więcej aptyczek, tym lepiej. W sumie to powinienem schować już klucz tego skorpiona. Bo póki co raczej nie będzie mi potrzebny. Tam jest drabina jakaś na górę. Tak, stąd wziąłem wszystko. Tak, tak, dobrze. Nie pamiętam, kurde. Nie pamiętam, gdzie byłem, a gdzie nie. Ciągnijmy jeszcze raz palnik. Przeładujmy może. A, dobra. I tutaj było kolejne, kurwa, gniazdo. Dobra, żre to mniej więcej 50. No proszę, tu jest jakieś pomieszczenie. Dokąd to mnie zaprowadzi? Do piwnicy. Tu jest kolejne gniazdo. Poszło w piździet. Tu jest już chyba czyste. Jeszcze raz przeładujmy. O Jezu, ile to żre tego. Już mi niewiele zostało tego palnika. Paliwo stałe. No okej. Pytanie moje brzmi, czy ja mogę je przerobić na normalne paliwo. W ogóle paliwo stałe? Maybe hydrazina. O, proszę bardzo. Hydrazyna. I gdzie było jeszcze jedno? Jeszcze jedno było do pokoju gościnnego. To też je weźmy, rozpieprzmy. Jeszcze? Jeszcze trochę. Dobra, to chyba wszystko. No nie, tam są jeszcze pajączki. No dobra. Czy za tym coś może być? Nie mam pojęcia, ale jest położone tak, jakby coś miało być. No nie rozwalę tego tak czy siak. O, tyle elementów. Nie no, na pewno gdzieś tu jest coś ukryte. No, użyjmy jeszcze palnika na moment, gdzie on jest pod dwójką. A ja się, kurde, tak bawiłem z tymi pająkami, nie? Proszę bardzo, paliwo, paliwo, okej. Okay. Piechota. Pyszne, pyszne. Okej. Okay. To tam... Ten terenik mamy obadany mniej więcej. Gdzie mnie to dalej zaprowadzi? Do pokoju między galerią a jadalnią. O, może na początek przeładujmy. Ja czuję się bezpieczniej. Mam właśnie takie narzędzia zbrodni. Typu palniki.
Albo coś podobnego. Wiecie, to jest takie plus 10 do pewności siebie. Tak. Tak to jest już. Już chyba nic więcej nie znajdę. Tak, robię kółko po prostu. Okej, ale z pokoju gościnnego tam nie dotrzemy, tam na drugą stronę też nie dotrzemy. To jedyną już opcją zostaje piwnica. Może bym suplementu, ale jak na razie myślę, że się wstrzymam, chociaż chciałbym jeszcze obadać tamtą drabinę na zewnątrz. Nie tutaj, nie tutaj. Chyba po drugiej stronie. Drabina. Ja już tu wszędzie patrzyłem, przecież Boże, człowieku. Gdzie była ta drabina? Tutaj gdzieś? Nie, to nie była drabina, Boże. No, okiennica, tak to się zowie? Nie wiem. Czemu ja tak dużo rzeczy nie wiem? No, tak czy inaczej, no to nie była drabina. Cóż. Zaraz znowu zabłądzę. Coś tak czuję. Aha, okej. Okay. Jest na górze, nie idź tam. Dobra. Tam coś widzę. Tam są właśnie schody na górę. Hem. Hem, 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 hem. Ja bym w tym momencie chętnie zapisał grę. Ale nie będę się już cofał. A czy ja mam samoziółko? Samoziółko mnie uleci, tak? Dobra, zjadłem ją. I tak mam ich od cholery. Debil! Może chciałem kucnąć i nacisnąłem kontrol. Zamiast C. Słyszę Bubbleheada. Nie ma go. Schodzimy do piwnicy i to mi się nie podoba. O mój Boże, mamy już 9 monet. Wiecie co to oznacza? To oznacza tylko jedno. Magnum. Oj tak, Magnum. Dobra. Gdzie jestem? Nie podchodź. Nie podchodź. Nie, czekaj. O, nie podchodź. Już ci nie ufam, łajzusz. Maciuro jedna. Fajna figurka. Spoko. Odejdź. Znowu się zamienisz w te piekielne coś. Nie lubię cię już. Już cię nie kocham. Idź precz. Znajdę inną. Tak. Która nie będzie jeździła do Luizjany do jakiegoś Dowley. Nie no dobra, musimy chyba z nią pogadać. Jakby coś mam shotguna. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I just, I can only remember a little, and the rest is just gone. Dad, right? You mind if I borrow Bobby for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! Damn it. O nie, tu jest ten świr. Kolejny. Nie jest jakiś najbliższy kąt. Witajcie deski. Pobądźmy chwilę w samotności. Dobra, starczy. O, coś myślę, że teraz przyjdzie stara babka Margaret. To będzie złe. Boję się wychodzić.
Serio. Boję się wychodzić. Dobry. O, wiedziałem. Fuck. Jezu. Nie. Chemikalia. Ja pieprzę. Czemu ta gówniana zołza tutaj przyszła? No słyszę ją, ona jest tuż w tym pokoju. Tam o jest, gdzieś tam o. No i wiedziałem, że tak będzie. Tu jest. Otworzy te drzwi? Nie, poszła dalej. Ona krąży po jadalni non stop. Stanęła. Że ta muzyczka. Ciary mam. Mam ciary po prostu. Okej. To coś na kształt pająka było w galerii bodajże. Czyli dwie drogi. Raz jedna tak, druga przez pokój gościnny tak. Ona teraz krąży po jadalni, no. Spójrzmy na chwilę. Może to zegar? Shit, spieprzać. No nie, no kurwa, kolejne kokony. Nie ma. Nie ma kokonu. O, shit. Ale kto? No na mnie nie widziała. Co jest grane? Nie wiem, boję się ruszać w ogóle stąd. Nie no, autentycznie się boję. Pojawi mi się? Idzie, widzę jej cień. W sumie to nie takie głupie. Jeżeli ona jest teraz w jadalni, mógłbym wtedy przemknąć przez pokój gościnny i trafić do galerii. Ale. No właśnie, ale. Kurde, nie mogę się wychylać. Nawet nie wiecie, jak mnie to boli. No i ona teraz poszła. Franca jedna, z powrotem do tego pokoju. Pytanie, czy ona też po pokoju gościnnym chodzi? Czy ona tylko kółko bierze, takie robi? Aha, wraca się.
Wraca się? W tym momencie jest tutaj gdzieś. Wiem, że nie wiele się dzieje, ale próbuję nasłuchiwać. No i z powrotem idzie. I ona teraz przyjdzie tutaj. Prawda? Powiedzcie mi, że prawda. Pierwszą, jak tylko zobaczę cień albo światło. O, chora jest. A gdyby jej tak zrobić dziurę we łbie? Nie no, myślę, że to nic nie da. Dobra, idzie tutaj. Idzie. Pójdźmy teraz... tutaj. Jest teraz w tym pomieszczeniu znowu. A, jak ją tutaj wyminąć? Jak ją tutaj by ciekawie wyminąć? Nie wiem, czy ona wchodzi do tego pomieszczenia. Co działam na moją niekorzyść. No chodzi po tamtym pokoju tutaj, o. Pierdziele, ale się zląkłem. O Jezu, ale mi serducho bije. Ona kurwa tutaj stoi. Dobra. Dobra, spierdalaj. Pierdolę, biegnę do safe roomu od razu. Od razu, nie ma żadnego ale. Trzeba było tak od razu robić, a nie się bawić. O, witaj w zapisie gry. O, jak dobrze cię widzieć. Och, jak dobrze. Chowajmy parę rzeczy. Starożytną monetę na pewno. To, a zostawmy to. Spróbujmy wziąć silne chemikalia. Zobaczmy, co to robi. Co to jest? Pociski zapalające. Amunicja do granatnika. Chujny granatnik. Dobra, nie. Póki co nie będę tego używał w ogóle. Nie mam żadnego granatnika, ani nawet nie będzie go zdobyć. Paliwo do palnika. No brzmi... brzmi ciekawie. Brzmi bardzo ciekawie. Z czego się robi? Paliwo stałe. A, czyli też mogę jednak z paliwa stałego. Ale wiecie co?
Jest to paliwo stałe. Przynajmniej jedne sobie wezmę. Zrobię. Zawsze to więcej, bo ona teraz puszcza tymi komarami. Nie komary. O, jeszcze raz zapisik, tak. Gdzie jest mój ostatni save? Tutaj. Już nabałaganiłem z save'ami. Dobra, ona tutaj przychodzi czy nie? Krótko piko. Nie, coś tam, jak Mią graliśmy tutaj, w sensie, no, był zapis, tak, z VHS-a i tak dalej. To ona tutaj łaziła. Ona tutaj łaziła. Aczkolwiek nie wiem co teraz. No, niby mogę. To może zróbmy to. Creepy ospak. Co teraz przyjdzie? Mam 31 minut nagrania, no to dobra. Poświęćmy się, zobaczmy co tam jest. Coś tu zaraz będzie. A to my idziemy na drugą stronę teraz. No tak. Fuck. Ale robactwa dużo, Jezu. Ale mam dreszcze. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Paliwo stałe w dalszym ciągu. Och, rany. Mamy ziele angielskie. Przyprawów nigdy dość. Okej, tutaj jest zejście gdzieś. Szklarnia. Aha. Czy tu jest studnia? Czy będzie nas odwiedzała dziewczynka z ringu? Nie wiem, ale poszedłbym na górę. No tutaj też trzeba korby. I tu będzie kładka, tak. Spoko, tu idziemy po korbę. O nie. Bry. Czyli nie przejdziemy. Chemikalia, spoko. Lubię. Dobra. Mogę jeszcze coś połączyć? Apteczki. Tyk, dobra. Apteczki się przydadzą, bowiem nie wiem co mnie czeka. A teraz schodzimy do... uj wie gdzie. Tutaj ta szraszpla do ten złapała Miję. Psychostymulanty. I wybielacz. Dobra, kolejne chemikalia. Dobry head, tu jest. Okay. Cześć, może jakiegoś kotka znajdę. Tu jest ta korbka. No tak, okej. Nic więcej nie ma. Się boję, że jak ja to wezmę, ona tu przyjdzie. Dobra, teraz się żyje. To nie dokąd to prowadzi. Dzień dobry. To jest papier toaletowy. Nie ukrywam, że teraz by mi się przydał. O nie. Wiecie co to oznacza. Ja też nie. Dobra. Nie, ona tu będzie. Skąd ja to wiem?
Za dużo jest tych fruwających cosiów teraz w powietrzu. No ja wiem, że to coś się szykuje niedobrego. Brać czy nie brać? Nie wiem. Brać chyba. Zaraz. Pierw. Chcę zobaczyć, czy co tam było. Jakby to zrobić? Mógłbym się cofnąć. Przejść przez pokój gościnny. Tutaj wejście, salon. Coś nie w sumie. Na jedno wyjdzie. Mogę podnieść korbę? Mogę. A, czyli pod wodą nic nie było. Okej. Co to było? Nie wiem. Z bronią czuję się lepiej. Chodźmy zatem z bronią. Jezu, to jest ta piwnica. Niby prosta droga. No właśnie, niby. Idź stąd, idź. Co ona się kręci w kółko? Nie, poszła do jakiegoś pokoju. Co? Dalej, babka. Mam swoje plany. Dobra, szybko, szybka akcja. Spieprzajcie, muchy. Tutaj nie przyjdzie, prawda? Dobra, szybko. Bierz te korpo, no będzie to za mną. Fuck. Nie wiem, czemu tak myślę, ale ja to wiem. Może nie? Co jest w środku? Nie wiem. Paliwo. Moneta? Chcę monetę. Nie mam miejsca już. Dyrp. Dobra. Wypuśćmy sobie paliwko. Mam miejsce. Monetkie. Starożytna moneta. Się znajduje w szklance klucz wrony. Okej. To daje nam dwie opcje. Chyba wiecie jakie. Bowiem... Może kucnę sobie, gdybym poczuję się wtedy lepiej. To nam daje dwie opcje. Jedna to jest prawdopodobnie związana z fabułą, czyli... tajemnicze schody, czyli coś ten deseń tam, o. A druga to jest już w samym budynku i w bawialni. To jest też takie ukryte przejście tam co graliśmy, to co układaliśmy tego ptaszyska na obrazie. No. Kogo ona mówi? Nie wiem. Wracając do tematu, tam była jakaś pukawka. I nie wiem, czy to czasem nie granatnik. A z granatnikiem, moi drodzy, to ja będę się nieźle bawił. Dobra. Póki jeszcze jest czas, zróbmy to w ten sposób.
Zrobimy to w ten sposób, że... Mianowicie, chciałbym wiedzieć, gdzie jest ta... baba. To by mi bardzo pomogło. Ona nie jest taka prostrzenicie serio tutaj. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Gdybym wiedział, to bym sobie od razu pognał tam. A stamtąd byśmy ruszyli sobie do tego, do kempingu. I tam byśmy zapisali sobie grę i byśmy skończyli odcinek. Mówię, tutaj trzeba na dużo rzeczy poczekać. Nie ma mnie. Pobawmy się w chowanego. Się kryj, szmato, ja szukam. Ona teraz idzie w tamtą stronę. Dobra. O to mi chodziło, żeby tylko poczekać, aż ona pójdzie. I w ten sposób my możemy sobie bryknąć tutaj. Otworzyć sobie przejście tutaj. I wyjść stąd. Uff, normalnie ulga. Jak stąd wychodzę, to jest jedna wielka ulga. O Boże, co jest tą optymalizacją tej gry? Dużo ludzi narzekało na optymalizację tej gry. Nawet Infidia, tak? Dobrze mówię? Infidia wydała... sterowniki usprawniające jakość rozgrywki, no ale coś marnie to widzę. No dobra, zróbmy jeszcze porządek. A za chwilę, momencik, to jeszcze nie wszystko, poczekajcie. Chwileczkę, chwileczkę. To jest mi potrzebne w sumie. Ale wiecie co? Wiecie, na co mamy. Wiecie, na co mamy. Prawda? Wiecie, na co mamy. Po prostu wiecie. No to mamy na to. Ha, i mam tak po jednej. Nie mogę wszystkich naraz. Okej. No dobra. A tu nagle fake. To było złe. Otwórz się. Ach. Och, ach. Aż tyle miejsca zajmuje. Broń palna dużego kalibru. Ma dużego kopa, ale również spory odrzut. Dobra. To ja myślę. Ja nie wiedziałem, że to tyle miejsca będzie zajmowało. Ale póki co. Schowajmy sobie palnik, amunicję do palnika i zróbmy to w ten sposób, że... No nie wiem, w ten sposób... Aha, dobra, mogę w ten, dobra. Czym się go ładuje? Nie wiem. Autentycznie nie wiem. To nie te kule, ani nie te. Jaką to ten? Dużego kalibru. No okej, dużego kalibru. Mam tylko Zobaczmy. Chcę jeszcze coś zobaczyć. Silne chemikalia. Okej, czyli jeszcze potężniejszą zamianę. To jest do tego? Nie, ale fail. Niepotrzebnie brałem tutaj tą broń, tak naprawdę. Nie wiem, jaka amunicja się tam mieści. Jest to duży kaliber. Tylko gdzie ja taką amunicję dostanę? Dobra, to nic, ludzie.
Ja sobie to wczytam z powrotem jeszcze przed kupnem Magnuma. Bowiem jak na razie szkoda mi tych monet. Myślę, że tutaj zakończymy swoją przygodę. Znaczy przygodę, czy zakończymy? No jeszcze nie. Ale widzimy się w kolejnym odcinku, na pewno. Tymczasem trzymajcie się, cześć.